sobotę, 16 marca, w Centrum Kultury i Sztuki odbyło się podsumowanie ogólnopolskiego konkursu fotograficznego, organizowanego w tym roku pod hasłem Poruszenie. Na konkurs napłynęło 229 prac nadesłanych przez blisko 100 uczestników. Zgłaszane zdjęcia miały być zapisem emocji lub refleksji wywołanych konkretnym spotkaniem, obecnością lub obserwacją autora. I rzeczywiście, konkursowe fotografie poruszały w różnorodny sposób. Są wśród nich zdjęcia dotykające trudnych tematów, takich jak samotność, choroba, cierpienie, odchodzenie w przeszłość, zagłady dokonane w XX wieku, ale także takie, które przedstawiają piękno natury, pamiątki z letnich wyjazdów, wydarzeń chwytanych na gorąco. W jury konkursu zasiedli Anna Kędziora, wykładowczyni na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, Paweł Kosicki, niezależny fotograf z Poznania, członek Okręgu Wielkopolskiego SPAF oraz Paweł Hejman, instruktor fotografii CKIS. Sobotnie spotkanie wzbogacone zostało wykładem Fotografia w kontekście prawa cywilnego, prasowego i autorskiego prowadzonym przez Krzysztofa Szymoniaka, poetę, prozaika, fotografującego dziennikarza, krytyka literackiego oraz wykładowcę akademickiego. Dodatkowo uczestnicy konkursu mieli również możliwość konsultacji własnych fotografii z Pawłem Kosickim. Otwarta została również wystawa pokonkursowa, do której jurorzy zakwalifikowali pracę 20 uczestników. Wśród nich również autorów z Konina i okolicy. Wystawa czynna będzie do 5 kwietnia.